Elena Golia w swojej książce opisuje również e, liczne niezwykłe zjawiska e, które zgromadził wyjątkowy tropiciel cudownych objawień Matki Bożej, Ksiądz Tomaselli. To były figury, obrazy płaczące, a czasem płaczące również krwawymi łzami, zwłaszcza na terenie Włoch. Pytanie jest takie: w jaki sposób podchodzić do tego rodzaju nadprzyrodzonych i nadzwyczajnych? Zjawisk. Otóż drodzy, y, pamiętacie w Ewangeliach, kiedy Jezus zapowiadał swoim apostołom y, swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie? Y, czynił to kilkakrotnie i za każdym razem apostołowie są absolutnie zdruzgotani tym, co on do nich mówi. Są zmiażdżeni, y, y, jakby ich wiara się w taki niezwykle potężny sposób chwieje. Y, Wydaje się, że oni słyszą zaledwie pierwszą część tej zapowiedzi, jakby utknęli trochę w tajemnicy jego śmierci, nie słysząc zupełnie prawdy o jego zmartwychwstaniu. Niewiele rozumieją z tego, co mówi, ale ta hipnoza lęku, której doświadczają, ona trwa w nich tak naprawdę aż do momentu jego zmartwychwstania, a właściwie do tego momentu, w którym on żywy, prawdziwy, zmartwychwstały staje pomiędzy nimi. Wtedy jakby wszystko. Pęka, wtedy jakby wszystko się kruszy, wtedy jakby ta prawda o zmartwychwstaniu się przedziera do ich świadomości. I teraz, kiedy mamy do czynienia ze współczesnymi objawieniami maryjnymi, czy to poprzez słowa, czy to poprzez znaki, jak choćby płacz, jak choćby łzy, czy krwawe łzy, w jaki sposób mamy je czytać? Otóż bardzo łatwo popełnić kilka prostych błędów. Pierwszy błąd, to jest sensacyjne podejście do sprawy. To może zrodzić w nas taką pokusę stania się łowcami objawień. I to tylko w aspekcie sensacyjnym. To znaczy, łowca objawień to jest człowiek, który szuka tychże, po to, żeby usłyszeć i skupić się tylko na ich katastroficznym wymiarze. I taki rasowy łowca objawień, oczywiście, zajmuje się porównywaniem rzeczywistości obecnej z treścią objawień. Jeśli uda mu się wychwycić jakieś elementy, które uzna za zrealizowane w związku z treścią objawienia, którą rozważa, no to z triumfem pokazuje: Zobaczcie, to już się dzieje. Bożej, jeżeli nie udaje mu się tak łatwo zweryfikować tego objawienia, o którym mówi w codzienności życia, we współczesnym świecie, wtedy możliwości są dwie: albo popada w zniechęcenie i w żadnym wypadku jego życie się nie zmienia, a być może staje się jakoś gorsze, albo szuka nowego paliwa, szuka innych objawień, które pobudzą jakoś wewnętrznie jego wiary. Bywa że ta treść katastroficzna staje się zasadnicza i nie, nie jesteśmy w stanie usłyszeć dobrej nowiny, która płynie najczęściej z tych objawień. Dokładnie tak wydaje mi się jest z objawieniami Fatimskimi. Treścią tego objawienia zasadniczą jest to, że niepokalane serce zatriumfuje, ale kiedy czyta się różnorakie komentarze dotyczące objawień fatimskich, tam najczęściej jest katastrofa, tam najczęściej jest piekło, tam najczęściej są te wszystkie straszne rzeczy, które, które mają się wydarzyć. Nie? Ta, ten triumf niepokalanego serca jakby schodzi zupełnie na plan dalszy, ale może być jeszcze inaczej. Bywa, że są i tacy, którzy biegają, szukają tego rodzaju objawień, ale nie słyszą w nich również ważnych treści związanych z wezwaniem do nawrócenia. A jeżeli je słyszą, to słyszą je jako skierowane do świata całego. Czy nie do mnie bezpośrednio, a w związku z tym moja odpowiedzialność jest prawie żadna. Mój wpływ na rzeczywistość tego świata jest znikomy, więc w żaden sposób te objawienia mojego życia nie dotykają, nie? w żaden sposób go nie zmieniają. Drodzy, te znaki, o których pisze Elena Golia w swojej książce, a które zebrał tak naprawdę ksiądz Tomaselli, te płaczące objawienia, tak bym je nazwał, płaczące figury, płaczące obrazy, one mają wszystkie jeden cel. Czy Maryja mówi, czy płacze nad losem swoich dzieci, ona za cel ma zwrócić ich uwagę na miłość Boga samego. Ona za cel stawia sobie poruszyć ich serca i to jest matczyna droga. Maryja się bardzo często odwołuje do naszych emocji. Trudno mieć o to pretensje, tak jak trudno mieć pretensje do matki, która odwołuje się do serca swojego dziecka. Ksiądz Tomaselli to podkreśla bardzo często, że to Bóg decyduje, w jaki sposób mówi do swoich dzieci. To on, posyłając Maryję, daje jej takie, a nie inne wskazania. To z jego woli przychodzi do nas taki czy inny znak, czy obraz. My możemy go albo przyjąć, albo odrzucić. My jesteśmy zapraszani przez Maryję do tego, żeby często na tej emocjonalnej drodze poruszonego serca dostrzec coś, co być może w codzienności, bardzo racjonalnej, często dzisiaj, nam zwyczajnie umyka.